Znajdujemy się na budowie zespołu sportowego dla klubu sportowego Cracovia. Aktualnie stoimy przed trybunami, stoimy na boisku J, które to jest morawa, będzie podgrzewana. W tym momencie jest rozcielana warstwa wegetatywna. No, po zakończeniu przechodzimy na następne boiska. Mamy jeszcze 4 boiska trawiaste obok, na trzech boiskach mamy już również rozcielone warstwy. Po zakończeniu boiska J przechodzimy na boiska C. Poza boiskami trawiastymi znajduje się jeszcze jedno boisko D, które jest boiskiem sztucznym, morawą sztuczną, i następnie jedno boisko, które będzie kryte namiotem. Wewnątrz budynku jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Tynki mamy wykonane w granicach 70% i również w 70% są wykonane w tym momencie wylewki. Jesteśmy na części hotelowej, gdzie są montowane ścianki działowe i do 2 tygodni rozpoczynamy montaż płytek i wyposażenia obiektu. W tym tygodniu rozpoczęliśmy również wykonywanie docieplenia budynku i elewacji od strony boiska J. Instalacja nawadniająca na wszystkich boiskach jest przygotowana po próbach szczelności i próbach rozruchu. Za plecami stoi budynek trybun, 600 kibiców pomieści. Jest to połączone przewiązkami z budynkiem zabiegowym, gdzie będą gabinety dla fizjoterapeutów plus gabinety lekarskie. W części noclegowej znajduje się około 50 łóżek. Przed budynkiem od strony głównej ulicy będzie znajdował się parking, który pomieści około 100 samochodów. To znaczy samochody osobowe i autokary.